Witam serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem coś z zupełnie innej beczki. Dzięki partnerowi tego materiału, firmie Intermotors, miałem możliwość załatwić dla Was kilka solidnych niespodzianek. Po pierwsze, pojechaliśmy na poszukiwania w Łodzi oraz Warszawie Waszych zaparkowanych motocykli, ale takich, które są pozostawione bez żadnych zabezpieczeń. Wszystko po to, by zostawić Wam na maszynach 15 voucherów na zakup Juloka Oxford Magnum za symboliczną złotóweczkę. Vouchery zaprojektowałem jako parodię prawdziwych mandatów, tak by z daleka budziły pewne obawy, ale z bliska nie powodowały już nic poza uśmiechem na Waszych zmartwionych buźkach. Po drugie, przy okazji tego filmu rozdam Wam, czyli osobom, które to oglądają, jeszcze 3 zabezpieczenia firmy Oxford, blokadę klamki hamulca, blokadę na tarczę z alarmem oraz zabezpieczenie U-Lock. Wszystkie zabawki oraz warunki akcji przedstawię Wam na koniec tego filmu, jak uwiniemy się z jazdą. Trzecia i ostatnia kwestia. Udało mi się wynegocjować dla Was na 30 dni elegancką zniżkę na wybrany asortyment w internetowym sklepie Intermotors. Ale żeby niepotrzebnie nie przedłużać gadaniny, szczegóły zostawimy sobie również na koniec tego filmu. Pakujemy więc mandaty, malutkie imitacje U-Locków, coś do pisania, luczynowe breloki do rozdania i ruszamy w drogę szukać Waszych motocykli. Ależ wygodnie. No nie do porównania, co? No w ogóle się nie będziesz plecy wyprostowany, tak. No ile miejsca tu w ogóle? Tak, no do przodu, do tyłu, od... nogi tak samo, zobacz jak fajnie. No dobra, co robimy? No co, no szukamy komu dać mandat. No jedzie tam kula, o to zobacz jaki regener. A o, widzisz jest następny, no. No tu, dawaj go, przytrzymaj mi go. Chce, nie chce, wszystko jest jedno, co on chce, to nie ma znaczenia, jest konkurs. I dostanie. No znowu muszę przestawić serenkę, bo tu w miejscu kierunkowskazu w kawie mam klakson. Odwrotnie. Cicho. W prawo, tak? Będziesz klaksonem przed zakrętami dawał. Dobra, skręcam. To i motocykl na parkingu, ale strzeżony parking jest chyba. Możemy mu przewiesić tak jak ma, przez lusterko, w tym pokrowcu. Ale tylko, że jak to tak stoi, to nie wiadomo, czy to nie jest dłuższego postoju. Dobra, jedziemy dalej. No też ludzik mi ładnie wchodzi, precyzyjnie. Mi też. O, jest, widzisz za piątym razem. Bardzo precyzyjnie mi wchodzi, ja też nie mam, nigdy nie miałem problemów. Nie mogę swojego słowa powiedzieć. To po kolei wszędzie zajechać, to musimy jakiś taki obchodzik sobie zrobić. Dzień dobry. I po krawężniku gościu trzefelunie, zobacz. Pięknie. Dzień dobry. No ciekawe, czy pogoda spłoszyła tych ludzi troszeczkę? Tu przyjechać i stać gdzieś? No nie wiem, na siłownię na przykład. To samochodem lepiej, w torbie spocony tego, gdzie wiesz motorem. No to prawda. Spocony nie będę jeździć. Nie ma nikogo. Cikowiska bardzo zadowolona z tym, bo kupiła sobie drzewko. Ma uśmiechniętą minę, taka jest po prostu bardzo dumna. Znaczy nie wiesz, czy z tego się cieszy. No może zadzwonił stary, że dzisiaj kurna późno będzie wracał i ona się ucieszy, bo chłopak przyjdzie, nie? Wiem co zrobimy. Zajedziemy pod salon i mają wystawione testówki na zewnątrz. Na wszystkie testówki na zewnątrz. Już się pozbędziemy 10, nie? Siema. Nie widziałem żadnego tutaj motocykla. Nie widzę nic tutaj. Pamiętasz tą piosenkę? Jako? Jojo Action, Satisfaction. Ale zanuć. Tyn. Dobra, już nie nuć. Motory, gdzie jesteście? Tu jakoś hulajnoga nie pruje, bo to na tych czerwonych, wiesz, hulajnogi po stówie teraz latają. No, dostał teraz, kiedy był news? Wczoraj, przedwczoraj, że grupa Speedu polowała hulajnogę i 500 zł mandatu z pełką, kurwa, za nim gonili. Ja dobrze grzał, dobrze grzał. Ta knajpa opuszczona, czy nie opuszczona? Co, opuścili tą knajpę jadłodajnie? To wiesz, która to była? Cud miód. No zobacz, z kamer kable powyrywane, wszystkie wiszą. Tu przecież weekend mieli tą bazę swoją restauracyjną, co przy tym barze się strzelali. Pamiętasz? Czarek Pazura. Nie pamiętam nic z tego filmu na szczęście. A wiesz jakie to było dobre jedzenie? Zobacz, to kiedy to tak fichło? Od tej pandemii czy kiedy? No z tyłu jest wejście przez piwnicę otwarte i już tutaj złomiarze wywalają. Tu włażą przez okna po paletach. W takim miejscu i szabrują, nie? O. Tu mamy widownię, zobacz, z McDonalda wyszli ludzie i się patrzą. Tu na nas we trójkę nas obserwują. Ta. Ale z zaciekawieniem wszyscy nas obserwują. Jadę do nich. Myślę, że motorem będziesz lodówkę kradł stamtąd. Tak, tak. Żywego ducha tu nie ma. Czy byłeś tu na jedzeniu kiedyś? To parę razy w życiu, tak. Niech się dzieje co chce. Dzięki szefie. Niech się dzieje co chce. Do mnie może być. Tu są jakieś motory gdzieś? A nie no, na peronie by zostawił i poszedł na pociąg. O! A. Zobacz jaki wistromik zajebisty, gościu, mamy go. No ten jest idealny. Bez zabezpieczeń, dawaj. Jak kurwa złodzieje raz sobie. No. Dobra. Poczekaj, jeszcze wrzucimy mu broszek do środka. Tak. I to. Nawet to ładne wyszło. I to tego uloka też? Tak, tak. Dobra. Jedziemy dalej. Cześć.
Nie ma nikogo. No to co? Do dziury, tak? A. Znaleźć tu, kurna. Pewnie jak najbliżej wyjść chyba, nie? No nie ma motorku, no co ja ci powiem. Dobra, idziemy na powietrze, bo się, kurna, ugotowałem już tu. Ale mi naleciało jakiś, kurna, pył. Dzień dobry. Nie ma żadnych motocykli. Bolfik sobie na czołóweczkę ładnie stanął. Cały czas tylne koło wężykuje, taki robi cały czas ślimaka. Dobrze, musi wyżej podnieść kierę, nie? Siemano. Takie maluszki jakieś stoją na przejażdżkę. 125 Varadero. Elegancko. No to już dwa mamy odliczone, jak w mordę strzeli. Ile minęło czasu? 40 minut. No dobrze, wracamy do nas szukać tych motocyklistów, tak kochanych. Trzeba będzie powoli zacząć myśleć o jakimś jedzonku, nie? Nie wiem, jak tam stoisz z głodem. Z głodem? No ja to zawsze chętnie odpierdolę coś na ciepło. Dawaj wypisuj, nie nadążymy wypisywać, cholera. Bezpłatnie, postój do 15 minut. Nie ma nikogo. Dzień dobry. O, podoba się kościoł z fasady. Dobra, nie wierzę, bo nawet motora żadnego nie ma. Postanowić byśmy nie mogli, to pewne. A, no, wszędzie też korki. O, jest motocykl, proszę bardzo. O kurna, dobra, staję. O, ładne zadbane, zobacz. Uroczyste zawieszenie. Cyk. Jedziemy szukać dalej. Nie, swałeczka przyjęła ładnie mandacik. Jeszcze tylko 12 sług. Nie no, ja mam taką nadzieję, że to się zintensyfikuje to. Proszę. Nie chciał mi przez gardło przejść, nie? Za trudne. Przeskakuje studzienki. Widzisz? Chcemy tylko wjechać i wyjechać. Nie będziemy parkować. Cała Polska stoi. Tu mało co łódzkich tablic jest. Na styk? Super. Dzięki. O kurna, wyścigi robimy, patrz. Ale kurna, się ścigamy, ciema. O tu Jakub, zobacz, szyba większa od motocykla, zobacz. Czołem. Tu już bym dał, jednemu i drugiemu już bym dał, nie? No tylko muszą się gdzieś zatrzymać, a nie jechać do domu. No i zero kurna motocykli. Zobacz jakie te dwa jajeczka ładne. I to w pionie jeszcze naustawiane, zobacz. Na półce wjezie ty. Jak zahamuje to w łeb wszystkimi jajkami dostanie. Co? Co on mówi? Ja mam jeszcze zatyczki, nie? Co? Co on mógł mówić? Jedno słowo powtarzał cały czas, na K. Może kurki palcem pokazywał. Gdzie są te motocykle do Jasnej Anielki, no? Ole ma nos, jak hamulec od kadu zali, jak mój, byśmy kurna dzieci mieli potworne. By się z ciebie nosacze śmiały nawet w zoo. Urodzaj niesamowity z tymi motorami. Tyle motocykli wszędzie stoi, że to nie wiadomo jak cię się obracać. No to żeśmy kurna objechali, no nic tu nie ma. Nie ma nic, co to się dzieje? No gdzie na wstecznym, ej? Do przodu, do jedynka i gaz, o, no, dobra. Ledwo, ledwo to poszło. No ciężko jej to szło, nie? Ledwo wsteczny, poszło. Trochę te kierunki, trochę spryskiwać. O, stoi, zobacz. Tyk. Wyroczek. Tej blokady nie dam, bo lusterka ma takie. Ci powiem, że ja aż normalnie ucieszyłem, jak ten motor zobaczyć. Tymi samochodami stoimy, to jest... No, co tam? Wąsik ci tyknął? Co to są? Ty widziałeś kiedyś takie obcisłe buty w życiu? Patrz. Aż tak nie. Getro buty, pierwszy raz widzę. A warto było z domu wyjść. O, stoi motorek po prawej, zobacz. Bone. Wille. Poczekaj, nie wiem czy przez 2N czy nie. Już za późno. Słońce. Ruch zrobił w interesie na wieczór. Cyk. Podaj sobie gazę. A teraz do lekarza, do alergologa. Już jest wygaszone, już jest jakby po dzisiejszych, że tak powiem, lodach gofrach. O, tu jest wyślizgany ten beton. Co ci powiedziała? Nie mam żadnego pojęcia, co ona mówi. Proszę jechać, powiedziała. Biletu ci żadnego nie tego? Ale tu to jest w ogóle umieralnia, zobacz, tu nikogo nie ma. Boże, tam kurna ciemno dalej. Nie parkuje, czyli nie zaparkowaliśmy nigdzie. No ale to chcemy wyjechać, bo się rozmyśliliśmy, że lasko zostawiłem włączone i co? A nikt tu nie odbierze. Ja wyjadę za tym autem, a ty wyjedź za następnym, co? Tak zrobimy. Szybciej, szybciej. Ty do niego się dołącz i tyle. Tak jest.
Aha, tu jest zwałka jakaś, widzę. Gościu ma blokady na tarce, zobacz. No dobra, to raz, raz. Dobra jest. Co tu się dzieje z tymi kierunkami, ty? Dobra, zobacz, gdzie jest chyba. Hop, hop, kolego, jak masz czerwone, to się uwija. Nie, parę fajnych weszło tych motorków. Te znienacka, co zrobiliśmy, ładnie to poszło. Gdzie przeciskają? Dobrze będzie, chodź. Jak ja przejadę, to i ty przejedziesz. O, tu nie, stoi to... MT-07 z kuframi. Tam nie ukryte. No dobrze, jeszcze na deserek, no. Jest blokadka. Elegancko. Zaraz pójdziemy bzyk bzyk Warszawę i do domu. No już teraz kurna mi się od razu przypomniało, za co dryplaka lubię. Tu coś było, zobacz. Ale poszedł. Ciężarówka była z tamtej strony. Tu wjechała na czołóweczkę z kimś. To szkło? Szkło potłuczone. O, tu co? Ciuchy? Lataj z lotem, samolotem. I trzy sztuki na dzień dobry, zobacz. No. Mazaczek, meselek i do ukarania. BMW F 800R. No tak, mazak w ręku trzymał. Jak zwykle. Dobre, zabezpieczenia nie ma, to już teraz będzie miał. A zobacz, nie dojedziemy do nich. O, to trzeba będzie dojść. Ta biała ma coś, widzisz? Ma na tarczę. Perełka dostanie, taka jak twoja w tej wersji jeszcze. Zawróć. Ten do mnie gada, zawróć. Ten ma blokadę. To ten nie dostanie prezentu. No, French touch. Miałeś kiedyś, robił ci ktoś taki French touch? French touch? Parę razy się zdarzyło. Ale nie ma blokady, nic nie? Może się ucieszy gościu, nie? Trzymaj to. No tu to jest urodzaj dzisiaj, kurna. No jak nie dzisiaj, to kiedy? Tu się nie parkuje. O, tu za chwilę stoi po prawej. A ERkę damy. Ręce pełne roboty. A dwa, że zobacz, ile dziewuszek tu chodzi. Kto inny powinien być partnerem odcinka? Na pieczenie. Ty, on nie ma podwinięte, on ma urwaną, ma odłamane na bolcach. Czyli nie ma tablicy po prostu. Tak. Dzień dobry. Widzisz tą tablicę w Śródmieście? Za nią stoi zaparkowanych u nas 4-5 fajnych motorów. Na diuczka rzucimy, nie? Siemano. O, damy mu pomarańczowy, będzie mu kurna super pasował. Elegancko. Jak starzy zboczeńcy. Motocykle i dziewuchy, motocykle i dziewuchy. Zboczeńcy to jakbyś kurna kozy ganiał, no chyba, a nie dziewuchy i motocykle cię interesują. To znaczy, że jesteś jeszcze zdrowy. Siemano. Jebnął go czy nie? Nie. Kurna, 690 w korkach stoi, no to dobre. Dobry. No i już. Takie fioterę damy, bo nie ma blokady. Piszemy. Tu jaki, zobacz, grzybek. Płynne włączenie do ruchu, to podstawa. Tu motocykl jest, ale na tym naklejony. Na obraz. Dzień dobry. O, tu motory zarąbiste stoją. Mamy tylko dwie sztuki już. Poważnie? Na R1 czy na R6F? Kogo obstawiasz? Wydaje mi się, że tutaj R6F. No to jak idzie, to się wyjaśni. Cześć. Cześć. Chcesz sobie kupić za złotówkę blokady na motocykl Winter Motors? Czemu nie? To masz. Pisz sobie w internecie dzisiaj wieczorem i za złotówkę do koszyka możesz dodać na koło do przodu. Jedna trochę inaczej, nie? Tak jest. Hej. Tu jest ten widok na ten Pałac Kultury taki dosyć fajny. Dzień dobry. Zobacz. Tak dziewczyny wyglądają, jak z tego by były. Może autograf weźmiemy. Ta próbują ukraść rowery. Myślę, że te rowery są bezpieczne. Co to jest? Ta BMEczka, nie bój się. Szefie, cześć. Dzięki. Się poczuli wszyscy. Tak, to jak zobaczyli, to nagle święty duch w nich wstąpił. Ta droga tutaj to jest fajna. Taka nie za równa. A tu się zacerowałem. Zobacz, jaka ty, robota piękna. Taki remont zrobiłeś, kapitalkę. Bo, wiesz, co się okazało? Nie mam innych rękawic. Zien. Żeby się do twojej łazienki nie skierować. Trybie priorytetowym na kupę. Cinema, kurna, łydki podłuczone. Dzięki, szefie. Spokojne życie na wsi nie jest dla mnie. Ja bym tam nie mógł mieszkać w centrum, bo bym jeszcze tak trafiał. Tu byś mieszkał, tam trzecie piętro nad McDonald'sem. A tu co się dzieje?
Zobacz, jak idą na czerwonym. No, jakby nie było, to łazienki już mamy. A tam, gdzie jest parking, do tego wszystkiego pojechać? Tu są parkingi. I jakiś motor zresztą stoi u góry. Jeszcze żeśmy chyba nie dawali, nie? Harley'owi. No i dobra. I się zawijamy w takim razie, panie kolego, stąd. Oto żeśmy sobie, ładnie tak zrobione. Dobra robota. Cześć. Siema. A tak, strzeliłem. Super sprint. O kurna. Szarpie. Kurna, ale urocze to. Trochę śmierdzi, ale urocze. To już chyba idzie na rozwalenie silnika. Idzie na remont. Ale wariaciki. Dobrze, że się żywym ogniem nie zapolił. Choć już tam dojeżdżaj się kopci, ugotował. No dobra. Dzień dobry. Czekaj, jedzie. Mocniej jedzie, mocniej. Tydzień szalonych nowości. A propos szalonych nowości, przez najbliższe 30 dni z kodem LUCZYN15 uzyskacie 15% zniżki na zakupy w sklepie internetowym Intermotors. Akcja dotyczy kategorii zabezpieczenia antykradzieżowe, akcesoria warsztatowe, pokrowce, środki pielęgnacyjne i czyszczące oraz całego działu części bez opon i felg. Do rozdania mam dla Was w tej chwili 3 zabezpieczenia antykradzieżowe. Takiego Juloka Oxford Magnum jak te z voucherów. Możemy nim zablokować koło lub przypiąć motocykl do czegoś, jeśli zgrabnie podjedziemy na przykład do jakiegoś słupka. Druga nagroda to blokada dźwigni hamulca Oxford Liverlock. Bardzo lekka i kompaktowa rzecz. Mogą być problemy z zakładaniem, jeśli posiadacie osłony dłoni, ale tak naprawdę wszystko zależy, pod jakim kątem macie klamkę. Ja na przykład do KTM-a nie założę, ale do huśki już bezproblemowo. Trzecia nagroda to klasyczna blokada tarczy z alarmem Oxford XA7. Można je używać zarówno z alarmem akustycznym, jak i bez niego. Wszystkich chętnych na zgarnięcie tych zabezpieczeń zapraszam do opisu pod filmem po warunki udziału w rozdaniu. Dajcie również koniecznie znać, czy takie akcje jak w tym filmie Wam się podobają oraz czy chcielibyście kiedyś w przyszłości film, gdzie sprawdzam wytrzymałość różnych zabezpieczeń motocyklowych po swojemu. Jak zawsze wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczyska niebawem. Czarne i szybkie, Luczyn, dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie...